Dzień Boże, Boże Narodzenie. Pewnie na pasterce słyszeliśmy teksty o narodzeniu pełne barw, opowiadania o pasterzach, o aniołach, radości narodzin. Teraz otrzymujemy tekst do kontemplacji, który zaprasza nas do wzniesienia się wyżej, by zrozumieć lepiej tajemnicę narodzin Chrystusa i dostrzec jego konsekwencje. Gdy Bóg świat układał i rzekł swoje słowo, a wszystko się stało, to nie było to tylko zwykłe słowo. Ono nie było jednym ze stworzeń, lecz było miłością. Było Synem, który wszedł w ten świat w każdym najdrobniejszym szczególe. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ta boska osoba, jaką jest Słowo, przyjęła ludzką naturę w taki sposób, że nie przestając być Bogiem, stała się człowiekiem tak jak każdy z nas. To wszystko pisze święty Jan, prosty rybak, który nie ma wielkiego wykształcenia, ale jest świadkiem naocznym. On widział chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca. Widział Jezusa z Nazaretu, którego można dotknąć. Doświadczył Jego miłości wraz z innymi apostołami. Papież Benedykt napisał o Janie: na podstawie tych wszystkich doświadczeń rozważanych w sercu, Jan zyskał głęboką pewność. Jezus jest wcieloną mądrością Boga. Jest Jego odwiecznym Słowem, które stało się śmiertelnym człowiekiem. Każdy człowiek ma odbicie Jego bóstwa. Lecz gdy pojawił się pierwszy grzech, wszystko pękło. Nastała ciemność, która wszystko zburzyła. Życie rozsypało się i nie można samodzielnie go poskładać. Nie da się. Dlatego Słowo dało moc wszystkim, którzy je przyjęli, aby stali się dziećmi Bożymi. Ono przychodzi do mnie w każdej Eucharystii. Lecz ja muszę wiedzieć, po co na niej jestem. W jakim celu przychodzę. Czy chcę przyjąć Boga i na Niego się otworzyć? Może jestem tu z przyzwyczajenia, bo święta, bo tradycja, bo mam jakieś poczucie winy, że wszystko mi się w życiu też rozsypało i nie jestem w stanie się sam pozbierać. Ciemność zagościła w moim życiu. Może swoją obecnością pragniesz szukać wiary, nadziei i miłości? Słowo daje moc. Może to czynić, bo Bóg chce nas napełnić swoją łaską. Nie w magiczny sposób. Ta Boża moc chce nas pracować. Bóg chce w ten sposób nas tak wychować, żebyśmy mieli dobre narzędzia na przyszłość, do dobrego życia. Nie chce spełniać naszych zachcianek, bo wychowanie to ważny element naszego życia. Ojciec Niebieski wychowuje w wolności. Jeśli chcesz, możesz Go słuchać i pięknie żyć. Jeśli nie chcesz, oddalasz się. A to Słowo rozbiło namiot pośród nas, by być z nami blisko, by nam towarzyszyć. By w Jego namiocie znaleźć to, czego mi brakuje. Czas, miłość, zaufanie, dobroć, zrozumienie, wsparcie i przebaczenie. Spójrz na swoje życie i zobacz, co czynisz. Kupujesz, pracujesz, starasz się, złościsz, płaczesz, radujesz. Może nie czujesz już, że Bóg ci błogosławi. Być może sposób na odnalezienie w sobie Jego miłości jest kiepski. Aby Go znaleźć, potrzebujemy czasu zatrzymania. Potrzebujemy rachunku sumienia takiego szczerego i pełnego, a nie takiego na odwal. Kiedy go zrobisz, zobaczysz, że on faktycznie jest dobry. On jest dobrem, które gdzieś nam się zgubiło. Świat nie poznał słowa wtedy, gdy ono zostało wypowiedziane i nie poznaje go dziś, gdyż uważa, że jest archaizmem. Jezus odrzucony jest przez świat, który stworzył i przez swój naród, który sobie wybrał. Nie został przyjęty, bo nie pasował do ich koncepcji. I nawet gdy dziś postępujemy tak samo, to my zawsze pasujemy do koncepcji Boga. Możemy stawać się dziećmi Boga zawsze, bo moc Ducha wprowadza nas do tej niezwykłej rodziny. Odbicie Jego blasku w nas umożliwia nam wszystko. Przeznaczeni jesteśmy więc do tworzenia głębokich więzi, a nie rozległych podziałów. Nasza droga staje się więc tajemniczą przygodą z tym, który stał się człowiekiem, byśmy mogli się przemieniać w kogoś wyjątkowego, byśmy się przebóstwiali. Słowo jest początkiem rzeczywistości i pozwala nam budować wokół siebie dobre rzeczy. To Słowo jest mądre, a mądrość polega na dobrych wyborach. Ludzkie Słowo może wiele zniszczyć i może też wiele zbudować. Możemy Słowem pomóc i zranić. Nie trzeba dużo mówić, o ile nasze słowa są szczere. A można wiele wypowiedzieć i nic nie przekazać, bo nie ma w tej mowie żadnej treści. Każde dobre słowo jest początkiem czegoś dobrego i nowego. Błogosławiony,
który nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego w słowa, także ktuwim. Może więc powinienem już się wyciszyć i skończyć. Tylko my jesteśmy przez Boga posłani, by działać w świecie, w ciemności, niosąc Słowo Boże tam, gdzie ono nie dotarło. Niesiemy ludziom nadzieję, niesiemy życie. Bóg codziennie udziela nam swej łaski, by przebaczać, by zaczynać od nowa, by widzieć dalej niż tylko to, co zewnętrzne, by nie oceniać innych, by doceniać to, co mamy i to, kim jesteśmy. Bycie dzieckiem Bożym w tym świecie wymaga naprawdę mocy. A te może dać jedynie Jezus, przyjęty na stałe do mego serca jako gospodarz. Zaprośmy Jezusa kolejny raz do swojego serca jako naszego Pana i Boga, powierzając Mu wszelkie pragnienia, które podczas tego rozważania w nas się zrodziły. Polećmy Mu szczególnie te sytuacje, które wymagają od nas radykalizmu ewangelicznego i mocy bycia dziećmi Bożymi. Święty Hipolit podpowiada, że nie godzi się iść za własnym pragnieniem i własnym rozumieniem, ani też przeinaczać tego, co od Boga pochodzi, ale pojmować Jego naukę tak, jak On ją zechciał podać w Piśmie Świętym. Słowo od samego początku było dobre. Słowo od początku było pełne miłości. Słowo zawsze jest Bogiem. Bóg dzieli z nami Słowem jak chlebem, codziennie dając nam możliwość napełnienia się dosyta, by móc i dzielić się Nim z głodnymi dobrego Słowa i miłości. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.